LuxSpaw, wiodący producent ogrodzeń, poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail morzywo@luxpaw.com.pl. Podczas samorządowego spotkania noworocznego w miniony piątek radny powiatowy Wojciech Owczarek postanowił przed naszą kamerą potwierdzić zapowiedziane wiele miesięcy temu kandydowanie na urząd burmistrza miasta i gminy Końskie. Owczarek poinformował nas, że jego prace kampanijne są w zaawansowanej fazie. Mówił o trwającym zakładaniu własnego komitetu wyborczego, a także zdradził kilka punktów swojego programu. Dotyczą one choćby ulg dla przedsiębiorców, a także oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Końskie. Myślałem, że informacja o tym, że startuję na stanowisku burmistrza miasta i gminy Końskie, jest już informacją ugruntowaną na Konecczyźnie, ale skoro konieczne jest, żeby ją potwierdzić, złożyć kolejną deklarację, uczynię to bardzo chętnie. Panie redaktorze, szanowni mieszkańcy, oświadczam, że w najbliższych wyborach samorządowych mam zamiar ubiegać się o stanowisko burmistrza miasta i gminy Końskie. Jakie kroki już zostały uczynione? Wiemy, że kalendarz wyborczy ruszył, czy komitet już jest, czy już jakieś pierwsze spotkania się odbywają? Szanowni Państwo, tak, prace już ruszyły i to dużo wcześniej niż opublikowany został kalendarz wyborczy. W tej chwili trwają prace formalne nad utworzeniem komitetu wyborczego, ale tak naprawdę najwięcej czasu zajmuje stworzenie i napisanie programu wyborczego. No to zdradźmy, co w tym programie jest. Oczywiście pewnie nie zdradzimy wszystkiego. Panie redaktorze, specjalnie użyłem słów, że tworzony jest program i pisany jest program. Program tak naprawdę tworzony jest przez ludzi i jest on skierowany do ludzi, do mieszkańców miasta i gminy Końskie, a pisany jest przeze mnie. Jest to owoc setek, jak nie tysięcy rozmów z mieszkańcami, z przedsiębiorcami. Myślę, że już teraz mogę zdradzić, że program składać się będzie z trzech równorzędnych płaszczyzn działania. Rozwój gospodarczy i inwestycje, gmina przyjazna mieszkańcom oraz ochrona środowiska. Każdy z tych elementów, w skład każdego z tych elementów wchodzić będzie kilkanaście głównych założeń programowych. Wszystkie trzy płaszczyzny są ze sobą powiązane i wzajemnie ze sobą korelują. Rozwój gospodarczy i inwestycje. Będę wyrywał te punkty, co prawda, z kontekstu, ale tak postaram się je przedstawić ciekawostkowo. Dla przedsiębiorców obniżenie stawki podatku od środków transportu do wysokości co najmniej konkurencyjnej z innymi gminami. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy Końskie podatki odprowadzali w gminach sąsiednich. Zmiana sposobu promocji gminy w celu wyniesienia tej promocji na szczebel krajowy. Na terenie gminy Końskie istnieje 2600 podmiotów gospodarczych, z czego 2500 to mikroprzedsiębiorcy bądź mali przedsiębiorcy. Uważam, że powinni sami decydować, czy będą płacić stawkę zryczałtowaną za odbiór odpadów, czy od tak zwanej ilości odprowadzanych odpadów. Przechodzimy do gminy przyjaznej mieszkańcom, jeżeli jesteśmy przy odpadach. Myślę, że już w roku 2025 możemy obniżyć opłatę za odbiór odpadów o 20%. Myślę, że takim nowum, którego na terenie naszej gminy jeszcze nie było, jest wprowadzenie klas sportowych na co najmniej dwóch kierunkach w jednej z koneckich szkół. Z moich obserwacji wynika, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe pozaszkolne. Setki dzieci gra w piłkę nożną, w piłkę ręczną, pływa, uprawia sporty walki. Niektóre z nich osiągają dobre wyniki. Myślę, że powinniśmy umożliwić im rozwijanie swoich umiejętności sportowych przy jednoczesnej realizacji normalnego programu szkolnego. Żeby zakończyć i płynnie wejść w ochronę środowiska, uważam, że na terenie całej gminy Końskie powinna nastąpić wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED. W gminach sąsiednich, chociażby w Fałkowie, w gminie, w której obecnie pracuję, w gminie Słupia Konecka, w gminie Roda Maleniecka, już trwają przetargi na wymianę całego oświetlenia. U nas co najmniej oświetlenie wygląda źle. Wszystkie szczegóły programowe już niedługo Państwo otrzymacie w dokumencie, który tak naprawdę powstał dzięki Wam, dzięki kontaktom z Wami, dzięki setkom bądź nawet tysiącom rozmów.